Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, z rozpędu nie włączyłem mikrofonu, już zacząłem tłumaczyć, mówić wszystko, co tutaj będę robił i dlaczego tak. I się kapnąłem, że się nie nagrywa głos. Dlatego już nie będę wracał tutaj z Daszkiem, z podkarmiaczką, tylko przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, tutaj była rodzina na Mini Plusie, 4 albo 5 korpusów, już nie pamiętam. I tu zaidozowałem matkę w izolatorze Burnata po to, żeby otrzymać stan bezczerwiowy w celu efektywnego, jednorazowego leczenia przeciw warozie. Ale z racji tego, że ja przechodzę na ramkę wielkopolską i jak gdyby potrzebuję jak najwięcej w pasiece na przyszły sezon zrobić ramek wielkopolskich takich rodzin, zazimować. Więc padłem na pomysł, że skoro mam stan bezczerwiowy i tylko zostają mi ramki Mini Plusa z pokarmem i z pierzgą, to ja je przełożę do innych Mini Plusów, które będę zimował. Oczywiście, bo zawsze co roku zimuję kilkanaście rodzin na Mini Plusie, na 3-4 korpusach, różnie, na 2 czasami, ale raczej 3-4. I tu przełożyłem matkę plus pszczołę, z tego Mini Plusa całego zrzuciłem. Wrzuciłem ją na węzeł, oprócz chyba tej ramki tutaj. Tu dałem susz, jak dobrze pamiętam. Jedną ramkę z suszem, po to, żeby pszczoły mogły zrzucić ewentualny nektar, który zabrały z tamtej rodziny, bo były odmiany, wiadomo. No i żeby już tam matka się mogła już coś czerwić. Reszta była wszystko węzeł dane. I zobaczymy. To zrobiłem miesiąc temu, myślę. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Może troszkę więcej niż miesiąc. Dodatkowo, tutaj jeszcze są ślady. One dostały nie syrop, ponieważ jeszcze wtedy nie robiłem syropu, bo dopiero teraz syrop zrobiłem, bo podkarmiam coś tam, jakieś tam rodziny. Dostały ciasto i około 10 kilo. I ono to ciasto przerobiły, zjadły i zaraz zobaczymy, ile jest tu obsiadanej pszczoły, ile jest pokarmu. Zobaczymy efekty tego przesiedlenia. Po to, żeby pokazać, tu się podzielić z Wami tym przykładem, czy ma to sens. Czy jak to wygląda, ile tego pokarmu jest na ramkach. Już widzę, że ta rodzina wcale nie jest jakaś silna mega, ale umówmy się, na tym Mini Plusie to też tamtej pszczoły nie ma, nie wiadomo ile. O, pali mi się ten podkurzacz. Coś tam jeszcze się pali. Dobrze, to tu damy przed wylotek, żeby mi troszkę dymił. Ok, zaczynamy od pustej ramki, bo odbudowały. Już widzę, że wszystko odbudowane. Ta najmniej i tutaj jest prawie pusta. Zobaczcie, one tylko odciągnęły z tej strony komórki, z tej niby też. O, już żądło dostałem, bo ja przygniotłem pszczołę. Tak to jest, słuchajcie, jak się przygniecie pszczołę, to się ma żądło wbite. Zobaczcie, odciągnięte, pusto. Być może będę musiał tu, bo naprawdę nie robiłem od tamtej pory tutaj żadnego przeglądu, więc zobaczymy, jak się to wszystko ułożyło. Dobrze, troszkę na kropu z tego ciasta pokarmu, tu pusto. Czyli już siedzi na 9 ramkach, ale do zimy i tak pójdzie na tych 10, tutaj nic nie będę wyciągał. No tu jest ramka z pokarmem, nie ma żadnych larw, nie ma żadnych jajeczek. 10 kilo ciasta. O, jest pierwszy czerw, zobaczcie, no oczywiście wszystko węza była. Jest jakiś pierwszy czerw, ale nie widzę tu więcej jajeczek. Coś matka weszła tu z czerwieniem, ale się wycofała. Z jednej i z drugiej strony tu nie ma nic. Może jest pierzgi mało, nie wiem. Pamiętajmy, że poszły na węzeł, tak? Taki, można powiedzieć, pakiet zrobiłem. O, ale tutaj już jest ładnie czerw. Ładnie zaczerwiony, kryty czerw. I jajeczka tu z tej strony są, a z tamtej nie widzę. Tutaj matka po prostu, tu gdzie jest czerw, to jest, ale w pustych komórkach nie widzę jajeczek. Dobrze, druga ramka z czerwiem, a powiedzmy z tych dwóch to jest jedna ramka z czerwiem, tak? Tak konkretnie. Tutaj wygryzający się czerw, czyli ponad, no około miesiąca to czasu zrobiłem, może troszkę więcej. I tu są jaja, nie larwy, tylko jaja, czyli tak wychodzi, tak jak powiedziałem, około miesiąca czasu w tył to tak było. Tutaj jest wygryzający się czerw, tu są jajeczka, tu jest pełno jaj. Może matkę spotkamy. O, tu się pszczoły wygryzają ze środka jeszcze, tu. Prawda? Dobrze. No. Słuchajcie, czy miało sens to przesiedlenie? Ustalmy to. Czy w ogóle miało to sens? Jaja i larwy. Troszkę pierzgi tu jest, ale mało. Może być przyczyną mała ilość pierzgi, że tutaj matka troszkę tak nie jest intensywne czerwienie. Wszędzie jaja i larwy. I to jest
ten plaster, który był wsadzony. To jest jedyna ramka, która była z suszem. Reszta wszystko było węza. Też to zrobiłem po to, żeby zobaczyć, jakie będą efekty i czy przezimuje ta rodzina. To jest najważniejsze. Wszędzie jaja. Wygryziony czerw i wszędzie jajeczka, słuchajcie. Tutaj to samo. O, jest matka. Proszę. Jest mateczka i tutaj jajeczka ładnie. W każdej komóreczce jest jajeczko. Dobrze, zobaczmy, jak to tu wygląda. No, czerw, który się będzie wygryzał zaraz. Zobaczcie, cała ramka z czerwiem. O. No i pewnie pokarm, tak? Ostatnia ramka. Zobaczmy. Tak, ciężka jest. Tak, i pierzgę. Dobrze, tej pierzgi tutaj troszkę jest. Z drugiej strony też jest pierzga i pokarm. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i trochę czerwiu. Pięć ramek z czerwiem i trochę na 10 ramek. Raz, dwa, trzy ramki z pokarmem i jedna... Gdzie ona jest? Gdzie ta węza? Jest z tyłu. I jedna ramka z nieodbudowaną, z odbudowaną węzą, bez niczego, ona tu też zostaje. Więc ta rodzina wymaga dalej oczywiście karmienia. Myślę, że na tą chwilę mogę powiedzieć, że miało to sens. Taka przekładka, jak najbardziej. I też właśnie poniekąd tutaj ten filmik wpisuje się w to, co będę robił z warszawskimi poszerzonymi. Wszystkie warszawskie poszerzone w tym roku wypadają ode mnie z pasieki. Będą właśnie zrobione będzie w ten sposób. Całe rodziny przejdą na, tylko nie na węzę, tylko już na plastry. Z suszem, po miodobraniu, jeszcze z miodem. Wrzucam tutaj matkę i pszczoły. W tym momencie są właśnie izolowane. 11 sierpnia wypada moment, kiedy wyciągam wszystkie tam te ramki i przekładam na ramkę wielkopolską. Też będzie osobny filmik z tego, relacja z tego przekładania. Wszystko pokażę, jak to robię. Czyli praktycznie będzie o tym, o czym teraz mówimy i o czym teraz opowiadałem. Tu jest jak gdyby efekt, rezultat. No i z warszawiaków też tak zrobimy, ponieważ trzy rodzaje u mnie, znaczy w sumie to mam cztery, ale trzy rodzaje ramki u mnie w pasiece to jest za dużo przy tej ilości pszczół. Wszystko idzie oczywiście na wielkopolską. Dziesiątkę, to co powiedziałem, w tym kierunku zmierzam. I to powoli likwiduję, choć z Dadanta jeszcze pewnie ze 3 lata albo 2 Dadanta jeszcze będę miał w pasiece, ze względu na to, że mam ule, które brałem z Armiru na, czy z Kowru jeszcze na dotację, także no muszę je używać w pasiece, więc będą używane, tak? Jakieś odkłady, hodowla matek będzie odbywała się na Dadancie, a z warszawiaka rezygnuję, dlatego że jest to bardzo problematyczne mieć kilka ramek w pasiece przy większej ilości. Przy mniejszej jeszcze jest to wszystko do zaakceptowania, przy większej już nie ma takiej opcji. Także dobra, rzucamy tutaj podkarmiaczkę. Nie leczymy tej rodziny już, ona była przeleczona. Teoretycznie mógłbym sublimacją kwasu jeszcze zrobić, ale nie ma sensu. Wyleczyłem, kiedy był stan bezczerwiowy i wiadomo, że jakaś reinwazja nastąpi jesienią. Teraz być może jakaś waroza jest tam znoszona, ale to wszystko jest trzymane w ryzach. Główne, największe pokolenie tej warozy zostało zlikwidowane. Także tak to wygląda. Piszcie, co o tym myślicie, o takiej formie, czy tak robicie. Czy jest to według Was dobry pomysł? No, rezultat jest taki, jaki widzicie. Ta rodzina, ja uważam, że jest średnią rodziną. Ona dojdzie do zimy i myślę, że spokojnie przezimuje. Oczywiście tylko wymaga tutaj tego karmienia, jeszcze takiego podkarmiania, rozczerwiania, prawda? To jest teraz ten moment, który trzeba tutaj przypilnować. Ale tak, myślę, że to będzie wszystko zakończone sukcesem. Dobra, dziękuję, pozdrawiam, cześć.